Szczęść Boże, drodzy parafianie! Niedziela, godzina 10:55. Weekendu ciąg dalszy. Wczoraj byli góry, byli, a dzisiaj będą bunkry. Znowu tropem wilka w lekko powiększonym składzie. Ale już tym razem nie dwie godziny jazdy w jedną stronę, tylko powiedzmy ile jedziemy. Z godzinkę, także jedziemy na bunkiery. Co prawda, żeśmy już byli tutaj i to nie raz, ale jest plan niecny zrealizowania jakiegoś materiału wideo. A to co takie ładne? No, także już za chwilkę będziemy na miejscu. W drodze powrotnej musimy sobie zaliczyć ładowareczkę, żeby prądziku do autka naładować, bo moglibyśmy nie objechać. No także po drodze respirator. I co? W drodze powrotnej mamy w planach co? Aha, most jakiś taki do zafocenia. O, i już będziemy z dwa mosty nawet. Albo nawet trzy. I może plaże. Także znów. Może. Dzień aktywny. W ogóle tak mnie opaliło. Skóra mi z dłoni schodzi. Mnie normalnie strzesało wczoraj słońcem wściekłe. No, ale fajnie było. Ogólnie bez tam większych bóli porannych się obeszło. Spało się iście zacnie. Także parking dla tych dla podróżnych, to sobie zostawiasz ten brykę i do Oslo do roboty na przykład. Albo do jakiego innego Stavanger. A to pustułka? Pustułka. Taka rozpoznawa. Ale to tylko pustułki tak mogą zawisnąć. Wczoraj. I kolibrę, no ale to... Kolibra tutaj raczej nie. No raczej myślę, że mógł być nazbyt egzotyczny. No to dojechawszy, znowu kamera na patyku. Samochody. Trzy. Oprócz naszego. I to tutaj było po drodze od sklepu. No, mówię ci. Ale jaja, panie Paździoch. I co? Bo żeśmy właśnie jechali i widzieliśmy coś takiego bardzo podobnego do zębów smoka, czyli zapory przeciwczołgowe. I się okazuje, że to prawda. Wzdłuż wybrzeża. Na całej długości nie ma, ale tutaj są. Ale to zapory przeciwczołgowe, żeby od morza nie nawieźli czołgów i żeby nie wjechali, ale numer. No tam było, to wszystko to jest przeciw aliantom, no nie. I to wszystko tak tam jest porobione, one nie są, bo one nie wyglądały jak betonowe, tylko jak kamień, nie? Taki jak pociesany. No, ale jaja. Ale jaja. To my jesteśmy na tych. Normalnie chodzę jak filmowiec. Jedna na patyku, druga tutaj. No ale nic. Będzie coś ciekawego. Pewno. Tunel. Idziemy do tunelu. Kurczę, a tu są chyba jeszcze jakieś gadżety z wyposażenia. O, tam jest na przykład takie coś. Też żeśmy sobie poszli za mapą, ale tu właśnie pamiętałem, że gdzieś jakaś lipa jest, ale patrzcie.
i to tutaj leży cholera wie ile. I jestem prawie że pewien, że to jest część wyposażenia tutaj całego kompleksu. Nie wiem, czy to będzie widać. Jakieś blachy. Jakaś kanalizacja pewno. Wykrute. Skalę. Aha, co myślę, co mi takie ciemno? Może bym sobie okulary zdjął. A ta moja latarka ma jedną moc tylko? Nie. A jak się naciskają, czy co robią? To jakieś instalacje były w glebie, puszczone w glebie, w skale. Tutaj wyjście na klatkę schodową. Patrz, tutaj są narcyśne. Co to jest? Idziemy zobaczyć, bo tutaj podpowiadają. To jest jakaś centralka. Elektryczna. No, tu niestety swołocz przybłęda. Świeczki to tu szataniści byli. No na pewno nie. No i patrzcie tu, jakie tu są jaja. No, niezła jazda. Patrzcie. Uwaga. Wszyscy. Achtung! Jaki? A dwa na pewno. Ja tu normalnie światełko dobrałem, cieplutkie, a tam mi żną i doświetlają. Ja mam sobie świecę, żeby ci nie kurwać. Trochę się musieli napracować. No troszkę było chyba kopania. Aha, i tym wejściem, tym mogliśmy obejść, żebyśmy tutaj wleźli. Tam, co byliśmy wcześniej. W takim razie... Moment, bo ten fokus sam musimy tu załapać. Tam jest ten wejście. Tu jest... Tutaj coś im się... Zakończyły prace, myślę, że przedwcześnie. Tak, a tu będzie, tak, a tutaj będzie, tak, co mi dron nie chciał wystartować, bo żelastwa było tyle w betonie, że kompas powiedział e. Tak. Tutaj jest to miejsce, ale do tego miejsca jeszcze dojdziemy z innej strony. A tu się dowiedzieli.
troszkę z powrotem. No woman will cry. Wszyscy? Normalnie szalowata było, betonik wylany. Widzisz, na przodzie stoi moim światłem i się nie ma takiego poczucia, że to jest tak ja strasznie wiatr już. No, drzwiczki raz, drzwiczki dwa i żona już tu raz. Żona raz. I taki punkt, żeśmy osiągnęli. Dzięki. Na zewnątrz ciepło. Znowu kamera na patyku. Przeszli pierwszą część tuneli. Taka sytuacja. Tam wejście stąd widać. Tam jest jakiś Uberlufa. Tam jest następny. Tam jest następny. Tam też jest następny. Sirewok. I wiatraczki. Przepiękne. Podobają mi się wiatraki. Tutaj jakoś wiatraki stoją, jest dobrze i robią po prostu prąd. Tani. Tylko w Polsce zabiją ptaki, bo w Polsce są głupie ptaki i będą wlatywać w łopaty.